piszemy piosenkarzy i artystów. I kto zbierze najwięcej artystów, ten wygrywa. A jacy tam mają być artyści? No, różni, z całego świata. Wczoraj byliśmy na warsztatach plastycznych i teraz robimy konkurs wokalistów. My jesteśmy już tu drugi raz, ale jakby byłyśmy w tamtym roku. Jestem tu z Natalką, czyli z moją siostrą. Jak wam minęły wakacje, ten miesiąc? Było bardzo fajnie, bo na początku to pojechałyśmy do babci, później na Pokolonie, teraz na tych jesteśmy. Bardzo fajnie było. Mam nadzieję, że drugi miesiąc też będzie taki fajny. Ogólnie jest tutaj fajnie, pani się nami zajmuje i jest bardzo dużo wycieczek. Można iść na basen i są bardzo dobre obiady. Będziemy iść do Akademii Pana Kleksa i jeśli będzie fajna pogoda, na basen. Na co najbardziej czekacie? Czy jest taki moment w Półkolonii, na który wyczekujecie najbardziej? Odskocznia. Jestem tutaj z moim kuzynem, który tam gdzieś poszedł i dlatego, że mogę odpocząć od mojej siostry. Tutaj akurat jestem pierwszy raz, więc ogólnie mi się bardzo podoba. W tej chwili już mamy za sobą warsztaty taneczne, ruchowe, jak i rękodzieło. Mamy bardziej taki integracyjny, żeby dzieci się zgrały ze sobą, bo jednak widzimy, że są dzieci, które nie mają swoich współtowarzyszy, kuzynów, przyjaciół, przyjaciółek. Więc tutaj mamy formę bardziej zintegrowanych warsztatów dzisiaj. Jest to m.in. konkurs muzyczny, konkurs plastyczny, a w związku z tym, że kadra nie ma swoich portretów, więc dzieci nam stworzą, mamy nadzieję, piękne dzieła, żebyśmy mogli sobie powiesić na ścianie, jak oczywiście ocenimy je i nagrodzimy w piątek. Oprócz tego jeszcze mamy w planie odskocznie, oprócz tego mamy w planie wycieczkę do bajki Pana Kleksa, a także wiemy, że będzie ciepło, więc na pewno odwiedzimy Plac Róż, basen i jeszcze jakieś warsztaty na sam koniec też się zdarzą. W związku z tym, że rodzice też mają zaplanowane swoje urlopy, czy właśnie wykorzystanie tego wolnego dnia w środku tygodnia, więc tych dzieci jest dlatego mniej, dlatego w tym momencie jeszcze pojedyncze miejsca na pewno się tam znajdą. Zapraszamy do nas, do sekretariatu. Panie jak najbardziej udzielą wszystkich informacji. Jeżeli jest potrzeba, to pomogą w wypełnieniu karty. Z każdą kwestią można się do nas zgłosić. Służymy pomocą.